mamy niebywałe święto, bo mamy nową odsłonę wystawy, która rozpoczęła się w zeszłym roku. Otworzyliśmy galerię z taką myślą, że będziemy tu prezentować plastyków nowochódzkich. W tym roku część przestrzeni uwalniamy dla Witolda Urbanowicza. I bardzo się cieszymy, że możemy zaprezentować twórczość Urbanowicza trochę z innej strony. A mój tata zawsze był człowiekiem takim żywiołowym. On uczestniczył też w tych działaniach takich właśnie związanych ze sztuką materii, ale później się buntował przeciwko temu, że nie może tak być, że przecież żeby było aż tak smutno. I zaczynał malować. No, na początku to były potwory, one były wszędzie. Mówię, że były wszędzie, bo one były wszędzie u nas w domu, w mieszkaniach. Tak, z każdej szafy wychodziły. Trochę to była taka walka z estetyką mieszczańską chyba. Mama kupiła kiedyś taki kredens antyczny. Tata kazał zmywać wszystkie ornamenty. Mama ledwo co wybroniła od pomalowania w potwory. Urodziłam się w Nowej Hucie. Kocham swoje miasto. Cieszę się bardzo i uwielbiam chodzić ulicami, spacerować parkami. Do chóru wstąpiłam rok temu. Sprawia mi to szaloną przyjemność bycie tutaj, śpiewanie. W połowie roku nasza dyrygentka Lea poprosiła o napisanie utworu. Z początku podchodziłam do tego w sposób naturalny. Ktoś napisze. Natomiast w czerwcu, nie wiem, wzięła się taka potrzeba z duszy napisania utworów. Nigdy nic nie pisałam. W nocy siadłam o godzinie 11:30 w nocy. W 15 minut napisałam, na następny dzień rano wysłałam to naszej dyrygentce Lei i dostałam odpowiedź. Fantastyczny. Byłam zaskoczona. Pośród pól nową hutę zbudowano, miasto, które symbolem stać się miało. Miasta bez Boga, bez Ciebie, Panie, to na szczęście się nie udało. Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu, wyrównujcie drogę. Od 52. I to bez przerwy pracowałam na wielkich piecach, proszę pana. Tam tego smrodu zjadłam, proszę pana, mnocho, masę. Jakiś siarczysty smród i gorąc. I ja, proszę pana, kobiecina licha, bo przecież nie jestem babą taką po pierniku. Przetrzymałam, przeżyłam, wypracowałam tyle lat, co proszę pana, mało która kobieta. Mało która kobieta. I dzisiaj, proszę pana, powiem panu szczerze, gdyby mi się zdrowie wróciło i gdyby mi przyszło wybrać pracę, to bym poszła na wielkie piece. A potem, proszę pana, jeszcze mi mało było tej pracy.
Skończyło się, proszę pana, moje to upodobanie. Chciałam się, proszę pana, przepisać na maszynę, proszę pana, spalinówkę. I próbowałam się uczyć na maszynie, na tej dużej spalinówce. Jak się cieszyłam, proszę pana, jak jechaliśmy na walcownię, a spalinówka gwizdała, ja się cieszyłam, bo tak zapieprza, proszę pana, i szczęśliwie zawsze tą spalinówką dojechałam tam, gdzie trzeba. Ubrałam se spodnie, proszę pana, jak chłop czapknął. Proszę, to nieraz to myślałam, że mnie zeżreją, proszę pana, co się tak patrzyli, że ja się nie boję. A ja siadłam na spalinówkę, tylko byłam troszkę miałam przykrótkie, proszę pana, ręce, ale se jakoś radziłam. No i ze mną siedział kolejarz i tak my dojeżdżali po tym z powrotem. Wracało się spalinówką na piece. Ale mi było dobrze, proszę, dbali o mnie, szanowali mnie, jak już w życiu nie będzie tego. Nigdy nie byłam spóźnień, nigdy nie zabalałam, nigdy, proszę, i wychowałam w tym dobrze troje, proszę pana, troje dzieci, proszę, i to chłopaczków.